Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święta Katarzyna ze Sieny. Dar łez. Odcinek trzeci. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 92. Jak z tych pięciu rodzajów łez, cztery posiadają nieskończoną rozmaitość. I jak Bóg chce, aby mu służono nie tym, co skończone, ale tym, co nieskończone. Te pięć rodzajów łez, o których ci mówiłem, są niby pięcioma kanałami głównymi. Cztery z nich zawierają nieskończoną rozmaitość i wszystkie dają życie, jeśli wypływają z cnoty. Jeśli mówię o nieskończoności, nie powiadam, że płacze wasze w tym życiu są nieskończone, lecz nazywam je nieskończonymi, gdyż nieskończone jest pragnienie duszy, która łzy wylewa. Wyłożyłem ci poprzednio, że łzy pochodzą z serca. I jak serce przekazuje je oczom, zebrawszy je w płomiennym pragnieniu. Kiedy zielone jeszcze drzewo rzuci się do ognia, płacze ono gorącą wodą, gdyż jest zielone. Gdyby było suche, nie jęczałoby. Serce zieleni się na nowo pod wpływem odnalezionej łaski, która wydobywa je z jałowości wysuszającej duszę miłości własnej. Łzy są więc wywołane przez ogień, to jest przez żar pragnienia. Ponieważ pragnienie nie kończy się nigdy, nie może być nasycone w tym życiu, lecz im więcej dusza kocha, tym mniej zdaje się jej kocha. Wytwarza więc ustawicznie to święte pragnienie, ugruntowane na miłości, która jest dla oczu źródłem łez. Gdy dusza jest oddzielona od ciała i zjednoczona ze mną bez końca, nie przestaje mnie pragnąć. Nie zostawiła na ziemi swego pragnienia i miłości bliźniego. Miłość weszła z nią do nieba, jak królowa, niosąca z sobą owoc wszystkich innych cnót. Zaprawdę, skończyło się cierpienie w tym pragnieniu, gdyż jak ci rzekłem, jeśli dusza mnie pragnie, posiada mnie prawdziwie, już bez obawy stracenia tego, czego tak długo pragnęła. W ten sposób głód jej ożywa ciągle, lecz jeśli ona łaknie, jest też nasycona. I będąc nasycona, zawsze łaknie. Nie czuje ona niesmaku przesytu ani męki głodu, gdyż nie brak jej żadnej doskonałości. Więc pragnienie wasze jest nieskończone. Gdyby tak nie było, żadna cnota nie miałaby wartości dla życia wiecznego, gdybyście mi służyli tylko rzeczą skończoną. Gdyż ja, który jestem Bogiem nieskończonym, chcę, abyście mi służyli tym, co nieskończone. A nieskończonego nie posiadacie nic prócz miłości i pragnienia duszy. W tym znaczeniu rzekłem, że rozmaitość łez jest nieskończona. I to jest prawdą z powodu nieskończonego pragnienia, które jest zjednoczone ze łzami. Gdy dusza oddzieli się od ciała, łzy zostają na ziemi, lecz miłość przyciąga owoc łez i trawi go jak wodę, która jest zewnątrz pieca, przyciąga i trawi żar ognia. Tak samo dusza,
która doszła do kosztowania ognia boskiej miłości i wyszła z tego życia z miłością ku mnie i bliźniemu, z tą miłością zjednoczenia, które wyciska jej łzy, nie przestaje nigdy ofiarowywać swych błogosławionych łez. Wylewa je zawsze, lecz bez cierpienia. Wylewa nie łzy oczu, które strawiło ognisko, lecz łzy ogniste Ducha Świętego. Widziałaś więc, jako łzy są nieskończone. W tym życiu język niezdolny jest opowiedzieć całej rozmaitości łez, które się wylewa w tym stanie. Lecz chciałem wyłożyć ci, jaka może być rozmaitość czterech rodzajów łez. Rozdział 93. O owocu łez ludzi światowych. Pozostaje mi opowiedzieć ci o owocu łez, które wyciska pragnienie. Zacznę od łez, o których wspomniałem ci na początku, to jest od łez tych, którzy żyją w świecie w sposób nędzny, ubóstwiając ludzi i rzeczy stworzone oraz własną zmysłowość, z wielką szkodą swej duszy i swego ciała. Rzekłem ci, że każda łza pochodzi z serca i to jest prawdą, gdyż serce cierpi tylko o tyle, o ile kocha. Ludzie świata też płaczą, gdy serce ich czuje ból, to jest, gdy jest pozbawione tego, co kochało. Lecz rozmaite są ich łzy, wiesz jak? Tak rozmaite, jak ich miłości. Gdy korzeń jest zepsuty, wszystko, co wydaje, jest zepsute. To drzewo rodzi tylko owoce śmierci, kwiaty cuchnące, liście plamiste, gałęzie zwisające aż do ziemi, chłostane różnymi wiatrami. Oto drzewo duszy. Ponieważ wszyscy jesteście drzewami miłości, gdyż was stworzyłem przez miłość, nie możecie żyć bez miłości. Dusza, która żyje cnotliwie, zapuszcza korzeń swego drzewa w dolinie pokory. Lecz ci, co żyją w sposób nędzny, zapuścili go na górze pychy. Ponieważ jest źle umieszczony, wydaje owoce nie życia, lecz śmierci. Te owoce, którymi są ich czyny, są zatrute wszelkiego rodzaju grzechami. Jeśli spełniają jakiś czyn dobry, to, co zeń wynika, jest zgniłe, gdyż korzeń jest zepsuty. Dusza w grzechu śmiertelnym nie może spełnić żadnego dobrego czynu, który by zasługiwał na życie wieczne, gdyż czyn ten nie jest dokonany w stanie łaski. Nie powinna ona jednak wyrzekać się dobrych czynów, gdyż każdy dobry czyn otrzymuje nagrodę, a każdy grzech karę. Dobro spełnione poza łaską jest niedostateczne i nie zasługuje na życie wieczne. Lecz boska dobroć i sprawiedliwość moja dają jej za czyn niedoskonały nagrodę niedoskonałą. Już to nagradzam ją dobrami doczesnymi, już to użyczam jej, jak ci to wyłożyłem powyżej, czasu potrzebnego, aby się mogła poprawić. Niekiedy
udziela mi życia łaski ze względu na pośrednictwo sług moich, którzy mi są mili i których wysłuchuję. Tak uczyniłem świętemu Pawłowi, który przez modlitwę świętego Szczepana wyrzekł się niewiary i prześladowania chrześcijan. Widzisz więc, że w jakimkolwiek by stanie dusza się znajdowała, nie powinna zaprzestawać dobrych uczynków. Rzekłem ci, że kwiaty tego drzewa są cuchnące i to prawda. Tymi kwiatami są wstrętne myśli serca, które są obrzydliwe dla mnie, a nienawistne i przykre dla bliźniego. Człowiek światowy jest jak złodziej, który ukradł część mnie swemu Stwórcy i przywłaszczył ją sobie. Kwiat jego cuchnie fałszywym i nędznym sądem, sądem podwójnie fałszywym i podwójnie nędznym. Najpierw człowiek światowy sądzi mnie, sądzi moje skryte zamiary, sądzi moje tajemnice i czyni to w sposób niegodziwy. Za nienawiść uważa to, co uczyniłem z miłości. Za kłamstwo to, czego dokonałem przez prawdę. Za śmierć to, co daję dla życia. Wszystko sądzi i potępia wedle swego marnego zdania. A ponieważ sam oślepił oko swej inteligencji zmysłową miłością własną i zasłonił źrenicę najświętszej wiary, nie może ujrzeć ani poznać prawdy. Potem sądzi bliźniego, z czego często wynika wiele zła. Biedny człowiek nie zna samego siebie, a sadzi się na znawstwo serca i uczuć stworzenia rozumnego. Z czynu, który widzi, ze słowa, które słyszy, chce sądzić zamiar serca. Słudzy moi sądzą zawsze dobrotliwie, gdyż są ugruntowani we mnie, dobru najwyższym. Ludzie światowi zaś sądzą zawsze złośliwie, gdyż się opierają na nędznej złości, którą noszą w sobie. Te fałszywe sądy rodzą tylko nienawiść, mężobójstwo, niechęć względem bliźniego i odrazę do cnót sług moich. Złe drzewo to wydaje liście, to jest słowa wychodzące z ust, które gardzą mną i krwią jednorodzonego syna mojego i szkodzą bliźniemu, starając się tylko ganić i potępiać dzieło moje, bluźnić i złorzeczyć każdemu stworzeniu obdarzonemu rozumem wedle tego, jak się coś przedstawia ich własnemu widzimisię. Zapomnieli ci nieszczęśliwi, że język stworzony jest tylko na to, aby oddawać mi cześć, wyznawać swe błędy i służyć z miłości cnocie i zbawieniu bliźnich. Liście te splamione są nędznym grzechem, gdyż serce, z którego wyszły, nie jest czyste, lecz skażone fałszem i wielu innymi nędzami. Poza szkodą duchową, która ponosi dusza z powodu utraty łaski, ileż nieszczęść doczesnych wynika z tych fałszywych sądów, ileż zmian losu, ileż nienawiści wśród obywateli, ileż mężobójstw. Bo skoro
Słowo wnika aż do środka serca tego, do którego jest powiedziane, wnika aż tam, gdzie nie mógłby dotrzeć nóż. Powiadam, że drzewo to ma 7 gałęzi, które zwisają aż do ziemi, obarczone kwiatami i liśćmi, jak ci już rzekłem. Gałęzie te to 7 grzechów głównych, które rodzą wiele innych grzechów i są związane z pniem wspólnym, miłością własną i pychą. Z tego korzenia wychodzą te gałęzie, te kwiaty złych myśli, te liście nienawistnych słów i te owoce złych czynów. Gałęzie zwisają do ziemi. Gałęzie grzechów głównych nie mogą obrać innego kierunku. Pełzają po ziemi za lichymi i nieuporządkowanymi dobrami świata, szukając tylko, jakby napaść ziemią swe łakomstwo, które nie może się nigdy nasycić. Ludzie ci są zawsze nienasyceni i nieznośni dla siebie samych. Są zawsze niespokojni i słusznie, gdyż uparcie pragną i chcą tego, co nigdy ich nie nasyci. Oto dlaczego nie mogą się nigdy nasycić. Poszukują zawsze tylko rzeczy skończonych, a są nieskończeni w swym istnieniu, gdyż istnienie ich nie skończy się nigdy, choć łaska umiera w nich przez grzech śmiertelny. Człowiek postawiony jest ponad wszystkimi rzeczami stworzonymi, a nie rzeczy stworzone ponad nim. Może więc być nasycony i odpoczywać tylko w rzeczy większej od niego. Większą od niego jestem tylko ja, Bóg wieczny, i ja sam przeto mogę go tylko nasycić. Lecz on oddzielił się ode mnie przez grzech i dlatego żyje w ustawicznej udręce i cierpieniu. Cierpienie wywołuje łzy. Potem przychodzą przeciwne wiatry i chłoszczą drzewo zmysłowej miłości własnej, z której uczynił sobie zasadę życia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.